Na złomowisku w Tłuszczu zaskakująca sytuacja. Doświadczony pracownik nagle oznajmił, że panicznie boi się myszy. Złaś, nie denerwuj mnie! Nie zejdę, nie mów mi takich rzeczy, nie zejdę, bo się zacznę trząść, rozumiesz? I będę się jąkał. W myślach, co jest najgorsze, ten łagon obrzydliwy tak. Nie schodzę. Chodź, wiesz co? Tak. Pojedziesz ze Stalowym dzisiaj po złom. Ale musisz mnie zanieść tam. Dobra, chodź, zrobię wszystko, żeby już mieć ciebie. Super. O tak, o! Opłaca się bać myszy. Nie trzeba ciężko pracować i jeszcze człowieka noszą. Fajera! Pozwól! Wyjeżdżamy do klienta po złom. Gotowy samochód? Gotowy. Co wy odpierdolicie? Co was porąbało już całkiem? Zbyszek boi się tych myszy. Normalnie drętwieje. No. Daj spokój, już pieścisz się jak, wiesz co, mały dzidzia. Dobra, słuchaj. Tak. Mam dla ciebie robotę. Jedziesz z Fajerą. Jak Fajera będzie ładował złom, to ten drobny złom będziesz podrzucał, wiesz, pod kubkę, tak, nie? Tak, dobrze. To dalej, Zbynio, lecimy. Dzięki kierowniku. A. Oby nie było tam myszy. Dobra, jedziemy, kolego. Dobra, odpalaj. I zmówił ci tam Stalowy, co tam, co nie, co będzie? Nie mam pojęcia. Na pewno złom. Haha, to jest wiadomo. Stalowy po pierze by nie jechał. Chłopie, co? Ci nie widzicie, nie? Oj, Zbynio, Zbynio. A u mnie też nie wiadomo, czy w skanni myszy nie ma. No. O k***a, a ty, no co ty, nie wygłupie. Ty weź go nie strasz, bo zaraz będziemy sami ten złom podrzucać. Jak on pójdzie w pola, to nikogo zobaczymy.